umowa, bo kolej ma być bezpieczna, punktualna i komfortowa. Kolej państwowa. Opcją plus 26 to na pewno część tego programu. Te nowe wagony pasażerskie będą bezpieczne, te nowe na pewno wagony będą na swój sposób pasażerskie, na pewno będą komfortowe. One będą pośpieszne. Z których będą one złożone, będą jeździły punktualnie. Założona przez Hipolita Cegielskiego fabryka pojazdów szynowych jeszcze przed 2 laty była w złej kondycji finansowej. W ubiegłym roku spółka zrealizowała kontrakt na remont 22 wagonów na kwotę około 60 milionów złotych. Firma dotrzymała... Taki głupio chytry najmądrzejszy Mareczek mówi: och, linia działa, no bo jak ty chyba dzwonisz i rozmawiamy, to chyba działa. No ale może przestać działać. Ja dzisiaj SMS-u wysłałam, e-maily, a on tego nie rozumie. Obradom komisji przysłuchiwała się nasza reporterka Zuzanna Dąbrowska. Zuzanna Dąbrowska. Jako pierwszy zeznania złożył pracownik agencji z oddziału stołecznego. Ze sprawą Amber Gold po raz pierwszy zetknął się w 2010 roku. Informację przekazał mu w czerwcu ówczesny dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Jarosław Mąka. Mąka wskazał, że otrzymał faks z Kolonii, w którym opisano problemy związane z Amber Gold w kontekście prowadzenia domu składowego. Świadek zeznał, że sprawdzono wtedy Marcina T. Świadek, no, co dziewczyna mogłaby poprawić, to przesłane, żeby nie mówić świadek, bo to jest po prostu wstyd, no. De facto tak odnoszę wrażenie, że taki parasol ochronny był nad działalnością. A nie może być świadek. Świadek, to są coś takiego, jak nie mogą powiedzieć ich po niemiecku. Mówią iż, ich, ike. No, a to trzeba jak Chiny po polsku. Umiesz powiedzieć Chiny, no to umiesz powiedzieć, tylko pomyśl troszeczkę. Ich, ich, nie mów świadek, świadek, świadek. Funkcjonariusz gdańskiej delegatury ABW. Jak powiedział, delegatura nie miała w tej sprawie wsparcia z zewnątrz, czyli centrali ABW. Co więcej, ABW, 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 gdańskich funkcjonariuszy. Przed gmachem Sejmu we wtorek odbyła się pikieta antyaborcyjna. Manifestacje zorganizowali przedstawiciele inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję. Żeby ludzie byli bardziej duchowi, żeby byli świadomi, żeby wiedzieli, żeby myśleli, to byłoby inaczej. Każdy dzień zwłoki, jak podkreślają obrońcy życia, to śmierć trojga poczętych dzieci. Żeby ludzie byli inteligentni, kierująca pracami wicemarszałek Sejmu, żeby byli duchowo bardziej ponętni. Dlaczego ludzie tylko korzystają z dzisiejszego życia i mówią tutaj o emeryturach, że nie wiadomo co i ile nie wiadomo dostaną i że potem dostaną im pieniędzy przybędzie, ale tutaj i tak będzie musiał chodzić ksiądz po kolędzie i tutaj tu i teraz ludzie wszystko to trafią i nic z tego im nie wyszło. Nie zabiorą się za procedowanie ustawy, szybko nie przeprowadzą jej przez parlament, bo bycie posłem zobowiązuje. Ludzie zostali wybrani do parlamentu jako przedstawiciele swoich środowisk, a elektorat patrzy i elektorat sprawdza deklaracje z okresu wyborów. Regulamin Sejmu przewiduje uzupełnienie porządku obrad komisji o dodatkowy punkt. Może to zrobić każdy z członków komisji. W komisji większość stanowią posłowie, którzy deklarują poparcie dla obrony życia. Ich zadaniem jest doprowadzić do prac nad projektem Zatrzymaj Aborcję, wskazała Kaja Godek. Fundacja Życie i Rodzina zachęca też do wysyłania w tej sprawie kartek do posłów komisji. Można to zrobić na stronie internetowej www.zatrzymajaborcje.pl. Do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłowie odesłali projekty ustaw o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. Poprawki do regulacji przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości złożyły kluby PiS i Kukiz 15. Nowe przepisy mają zwalczać patologie, m.in.
poprzez wprowadzenie obowiązku rejestrowania w formie obrazu i dźwięku czynności egzekucyjnych prowadzonych w terenie. Przewidują też uproszczenie katalogu opłat egzekucyjnych oraz wdrożenie nowych oświadczeń majątkowych komorników. Profesor Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego podkreślił, że istotą nowych przepisów jest usprawnienie postępowań egzekucyjnych. Jeżeli chodzi o komorników sądowych, to właściwie cały czas jest jakby nierozstrzygnięta kwestia statusu. Nie wiadomo, czy bardziej mają być to organy państwa właśnie powołane do prowadzenia egzekucji, czy bardziej przedsiębiorcy, bo obecna ustawa właściwie stara się pogodzić te dwie wartości. Z jednej strony oczywiście komornik musi być organem egzekucyjnym, ale z drugiej strony prowadzi kancelarię. To też wpływa na pracę komorników. Projekt stara się bardziej iść w kierunku uczynienia właśnie z komorników organów tych egzekucyjnych, takich państwowych. No jest wiele tutaj zmian. Zmiany dotyczą i stawek, i zmiany dotyczą także i właściwości komorników. Tutaj jest bardzo dużo zmian, także technicznych, które mają za zadanie usprawnienie procedur egzekucyjnych. Projekty dotyczące komorników zwiększają też uprawnienia nadzorcze i kontrolne ministra sprawiedliwości osobami wykonującymi ten zawód. Na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego będzie on mógł zawiesić ich w czynnościach. Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy o komornikach sądowych i egzekucji pochodzące z 1997 roku. Naszym obowiązkiem, obowiązkiem polskiego państwa jest uhonorować waszą służbę Polsce, wasze bohaterstwo, ale też czynić wszystko, co możliwe, aby ta historia została zapamiętana, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokurator generalny we wtorek spotkał się z dawnymi żołnierzami podziemia antykomunistycznego w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u w Warszawie. Przypomniał, że zamiast honorów władza komunistyczna dawała bohaterom tortury i cele śmierci. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazał, że należy upominać się o prawdę o bohaterskich Polakach. Wiemy, że to nie jest tak, iż historia zawsze jest opisywana tak, jak w rzeczywistości ona wyglądała. Wiemy, że poszczególne państwa, taka jest kolej rzeczy, prowadzą też politykę historyczną, która niestety nie zawsze służy wyeksponowaniu prawdy tego, co działo się w okresie II wojny światowej. Też prawdy o bohaterstwie Polski i Polaków. I naszym zadaniem, naszym obowiązkiem jest o tą prawdę się upominać, a wyrazem tego jest właśnie też powołanie tego muzeum i mam ten honor, że wspólnie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, panem premierem Kaczyńskim miałem tą przyjemność i zaszczyt podjąć decyzję o powołaniu tego muzeum. W 2016 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał zarządzenie powołujące Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Placówka mieści się w byłym areszcie śledczym w Warszawie-Mokotowie przy ulicy Rakowieckiej 37. To właśnie tam byli przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Przy Rakowieckiej więziono generała Augusta Fieldorfa pseudonim Nil, podpułkownika Łukasza Cieplińskiego pseudonim Pług, czy majora Zygmunta Szędzielarza pseudonim Łupaszko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało pamiątki po pułkowniku Witoldzie Pileckim do powstającego w Ostrowi Mazowieckiej Muzeum Domu Rodziny Pileckich. Chodzi m.in. o 12 fotografii rodzinnych przedstawiających Witolda Pileckiego wraz z żoną Marią, pochodzące z archiwum jego syna. O sprawie poinformowała wiceszefowa resortu kultury Magdalena Gawin, która podkreślała, że prace nad muzeum nabierają tempa. Te prace rzeczywiście, powiedziałabym, postępują bardzo dynamicznie. Jest bardzo dobry zespół researcherów, który zrobił bardzo głęboki research w polskich archiwach, ale także w archiwach i zagranicznych. Nie chciałabym mówić o wszystkich, bo ponieważ liczę na ten element zaskoczenia, który jest bardzo ważny, jak będziemy otwierać to muzeum. Będą pamiątki rodzinne, będzie też dużo bardzo zgromadzonych zdjęć, ale przede wszystkim wydobędziemy całą zapomnianą, taką zepchniętą gdzieś w mroczny kąt historię tego miejsca i tego miasta. To jest nasze prawo, to jest nasz obowiązek opowiadać o historii Polski. Muzeum Dom Rodziny Pileckich to samorządowa instytucja kultury miasta Ostrów Mazowiecka, współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zbiory to ponad 700 zdjęć miasta dokumentującego jego historię, setki świadectw oraz pamiątki rodzinne, jakie zostały przekazane przez mieszkańców miasta oraz Andrzeja Pileckiego. Muzeum zostanie otwarte dla zwiedzających najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2019 roku. Biała Księga zmieni wiele w świadomości państw członkowskich Unii w sprawie zmian w polskim systemie sprawiedliwości, powiedział minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Dodał, że władze w Warszawie oczekują od instytucji i innych państw unijnych dialogu i zrozumienia polskich reform. W Brukseli spotkali się we wtorek ministrowie do spraw europejskich państw Unii. Jednym z tematów była sprawa Polski w kontekście artykułu 7. Prowadzimy z Polską dialog. Dalsze kroki zależą od oficjalnej odpowiedzi strony polskiej, powiedział po spotkaniu wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Propozycje Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia artykułu 7 wobec Polski to początek procedury i na tym etapie nie wiąże się z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. Polskę w Brukseli reprezentował wiceszef MSZ Konrad Szymański. Zapewniłem Komisję Europejską, ale także państwa członkowskie o tym, że Polska z najwyższą uwagą i ostrożnością podchodzi do oceny stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie. Zapowiedziałem niebawem przekazanie Białej Księgi, która będzie referencyjnym dokumentem polskim w tej sprawie i wyraziłem opinię, że oczekujemy dokładnie tego samego, co oferujemy dziś Komisji. Dokładnie tego samego oczekujemy ze strony państw członkowskich. Chcielibyśmy, żeby państwa członkowskie podeszły do polskiej oceny reform wymiaru sprawiedliwości. Uwagą, z tym samym zaufaniem, w końcu bezstronnością, tak aby każde z tych państw członkowskich wyraziło swoją własną opinię, a nie powtarzało opinii utartych przez ostatnie 2 lata w tej sprawie. Natomiast na 8 marca w Brukseli zaplanowano spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Wcześniej ma się ukazać tak zwana Biała Księga, zawierająca rzetelną analizę podejścia rządu do rekomendacji i uwag Komisji Europejskiej w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Komisja, uruchamiając w grudniu artykuł 7 unijnego traktatu wobec Polski, wskazała, jakie działania mają podjąć władze, aby odpowiedzieć na zastrzeżenia. Poza zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym, komisja domaga się też nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.radiomaria.pl. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kontrole w niedzielę. Już w marcu urzędnicy sprawdzą, jak funkcjonuje ustawa ograniczająca niedzielny handel. Szczegóły w naszym dzienniku. Obronie złotego. Do Sejmu trafi projekt uchwały w sprawie potwierdzenia złotówki jako polskiej waluty. Konsultacje z lożą. Z kim rozmawia polska dyplomacja o noweli ustawy o IPN? Kulisy wizyty wiceszefa MSZ w Waszyngtonie opisuje nasz dziennik. Egzekucja z AK. Jak działała żydowska siatka agentów gestapo w Warszawie? Sprawę hotelu polskiego przybliża w naszym dzienniku Mariusz Olczak. Dlaczego po wiedzę warto wybrać się do dobrej szkoły? W naszym dzienniku specjalny dodatek o szkołach katolickich w Polsce. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Przypada święto świętego Kazimierza Królewicza i w parafii świętego Józefa w Brantford, gdzie proboszczem jest ksiądz Adam Wróblewicz, zmartwychwstaniec, tam również rezydentem jest ksiądz Czesław Łużyński, kapelan rodziny Radia Maryja.
właśnie w tą niedzielę przeżyjemy spotkanie z Radiem Maria. Będę miał zaszczyt pojechać do Państwa i spotkamy się na mszach świętych o godzinie 8.30 rano, 11.30 przed południem, a bezpośrednio po sumie odbędzie się spotkanie w sali parafialnej. Będziemy mówić o mediach, o tej potrzebie edukacji medialnej, o tym, jak to wszystko wygląda, jak się ten rynek mediów przedstawia w Polsce, jak to, co to wszystko jest. I no, jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania w tym względzie, a ja będę potrafił na te pytania odpowiedzieć, to chętnie tych odpowiedzi udzielę. No, będzie to również pewnie okazja do spotkania się, do także zapytania o samo Radio Maryja, także o to złożenia daru serca na to dzieło. Także serdecznie zapraszam, pozdrawiam przy tej okazji księdza Adama Wróblewicza, a także rezydenta przy parafii, kapelana rodziny Radia Maryja w Kanadzie, księdza Czesława Chmurzyńskiego, i cieszę się na to spotkanie. Taką kolejną niedzielę z Radiem Maryja będziemy mieli za dwa tygodnie później, 17 marca w London. Już teraz pozdrawiam serdecznie London i księdza Eugeniusza Dziedzica Michalitę, który jest tam proboszczem. Jak chodzi o inne spotkania, jutro w środę o godzinie 19 na Scarboro będziemy odprawiać mszę świętą. Będę tam gościł z prowincjałem redemptorystów, prowincjałem prowincji warszawskiej, ojcem Januszem Sokiem. Ojciec Janusz będzie sprawował tę mszę świętą i podzieli się także swoim słowem, refleksji nad Ewangelią. Także zapraszam wszystkich, kto by chciał taką wieczorną czas refleksji, modlitwy, to na Scarboro o 19 się spotykamy. No, zaprosił nas ksiądz Adam Bobola, Chrystusowiec, proboszcz parafii. Obydwóch księży Adamów gorąco także przy tej okazji pozdrawiam. 3 marca nabożeństwo pierwszosobotnie w kościele świętego Kazimierza w Vancouver. Pozdrawiamy serdecznie rodzinę Radia Maria w Vancouver, księdza proboszcza Sławomira Obłonka, Oblata, który jest właśnie tam duszpasterzem tej parafii, proboszczem. I zapraszamy na to nabożeństwo, godzina 15.45 różaniec, następnie msza święta o godzinie 17.30. I jeszcze jedno zaproszenie do Calgary w niedzielę 4 marca, 10.30, Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju, msza święta w intencjach Ojczyzny, Ojca Świętego i Radia Maryja. Zaprasza koło przyjaciół Radia Maryja działające przy tej parafii. Niedawno, tak jak już co wspomniałem Państwu, spotkałem się tam przy okazji no, tej wielkiej, poważnej, ale też pięknej w swojej powadze uroczystości pogrzebowej świętej pamięci Jana Kołacha. Pozdrawiam księdza proboszcza, a także jego wikariusza i wszystkich przyjaciół Radia Maryja, którzy tam gromadzą się. I jeszcze może tutaj mamy ogłoszenia z Chicago, które podesłał ojciec Zbigniew w centrali Radia Maryja w Chicago. Pierwsza sobota miesiąca spotykamy się w parafii 5 braci męczenników na modlitwie za Radio Maryja i Ojca Świętego, a także Ojczyznę i wszystkich słuchaczy ofiarodawców. Nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi rozpoczynamy o 6 wieczorem od różańca. W czasie różańca będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, a później msza święta. Zapraszamy serdecznie całą rodzinę Radio Maryja z Chicago i okolic na wspólną modlitwę. Będzie także możliwość nabycia ciekawych publikacji o charakterze religijnym i patriotycznym. Natomiast w niedzielę 4 marca spotykamy się w kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Podane intencje, które przed chwilą wymieniłem, to jest intencja tej mszy świętej. O 10 z różaniec, o 10.30 msza święta i tam również będzie możliwość nabycia ciekawych publikacji o charakterze religijnym i patriotycznym. Pozdrawiam serdecznie księdza Antoniego Dziorka, proboszcza parafii. Pozdrawiam także proboszcza parafii 5 braci i zapraszam Państwa na tę wspólną modlitwę. Pragnę teraz podziękować wszystkim ofiarodawcom Radia Maryja, a są to między innymi ofiarodawcy z Kanady. To
m.in. pani Anna Pajerle, państwo Ryszard i Regina Makuch, pan Mariusz Kuraś, państwo Danuta i Adam Kozak, pan Leszek Karczewski, pani Irena Lipińska, państwo Helena i Grzegorz Nikodem, państwo Teresa Józef Kras, pani Janina Brodowski, pani Weronika Kunicki, pan Zenon Majdan, pan Franciszek Rębisz, pani Maria Pracoń, pan Karol Czerniawski, pan Marek Pasadyn, Towarzystwo Różańcowe z Łynybek, pani Janina Skoczylas, pani Helena Sienkiewicz, pan Zbigniew Biskup, pan Mieczysław Jaganow, a także rodzina Radia Maryja z Łynybek. Natomiast ofiarodawcy ze stanu Illinois to m.in. pani Danuta Białek, pani Teresa Rutkowska, pani Zofia Toczek, państwo Zofia Józefczaja, państwo Michael i Agnieszka Maki, pani Janina Sawiniec, państwo Kazimierz i Kazimiera Cisło, państwo Stanisław i Anna Czerwień, państwo Józef i Zofia Długopolski, pani Teresa Fiołek oraz Janik, państwo Janik, państwo Stefan i Teresa Kadelak oraz państwo Józef i Barbara Kajwust. Serdecznie dziękuję. Przypomnę teraz, w jaki sposób można wspierać Radio Maryja, mieszkając czy to tutaj w Kanadzie, czy też w Stanach Zjednoczonych. No i jeszcze prześlemy taki wielkopostny upominek muzyczny dla wszystkich ofiarodawców Radia Maryja. Drodzy radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy Wam za Waszą pomoc materialną dla Radia Maryja, które utrzymuje się jedynie z dobrowolnych ofiar radiosłuchaczy, dlatego jest głosem wolnym i niezależnym od żadnego kapitału. Przypominamy informacje o tym, jak pomóc Radiu Maryja. Czeki bankowe lub personalne albo money orders przesyłamy pod następujący adres. Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 60639-0565. Powtórzę jeszcze raz dla sprawdzenia. Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 606-39-0565. Drodzy słuchacze, serdecznie dziękujemy za wielorakie wsparcie, jakim darzą Państwo Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. W Kanadzie Radio Maryja i jego dzieła wspieramy w sposób następujący. Czeki bankowe albo money orders wypisujemy na Radio Maryja. Kopertę adresujemy Radio Maryja, 511 Maple Grove Drive, Unit 19, P.O. Box 61047, Oakville, Ontario, L6J7P5. Wsparcia Radia Maryja można dokonać także w każdym oddziale St. Stanislaus, St. Casimir, Polish Parishes Credit Union. Za każde życzliwe wsparcie Radia Maryja i jego dzieł składamy serdeczne Bóg zapłać. No i dla wszystkich wspierających Radio Maryja zaśpiewa ponownie ksiądz Stefan Ceberek. Może taka melodia, refleksja wielkopostna do serc każdego z Was, drodzy, którzy kochacie, wspieracie Radio Maryja. Wzburzone fale Morza Galilejskiego, łódź apostołów pewnie nie znajdzie brzegu. Zmęczone sławną dłonie, strach rosi potem skronie, a Chrystus śpi. Pan, gdy wicher dmie, a fala topi naszą, Chryste,
błagamy Cię. Ach, zbudź się, zbudź, zlituj się. Gdy zechcesz, umilkną na nicę. Gdy zechcesz, ucichnie burzy trzmą. I spokój rozjaśni nasze lice. Gdy wskażesz, znajdziemy pewny pokój. Ze świadkiem wydarzeń z czasu II wojny światowej pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie z historią ratowania ludności żydowskiej. Janina Leśniczuk, wówczas mieszkanka Brześcia nad Bugiem, wraz ze swoją córką Mirosławą przedostawały się do getta, aby zanieść Żydom jedzenie. Posłuchajmy, jak o tej pomocy opowiada córka pomagającej, pani Mirosława Nawrocka-Usińska. Janina Leśniczuk z domu Martyniuk miała znajomych na wsi i przywożono jej mleko i ja zawsze z mamusią chodziłam przez druty do getta, bo naprzeciwko naszego domu było getto przez ulicę i myśmy z mamusią zawsze tam pod drutami przeszły i wróciła mamusia dwa wiaderka mleka dla takich, dla tej rodziny żydowskiej. I przy okazji też nieraz chleb znieśliśmy. I proszę pana, pewnego dnia mamusia coś natchnęło i mówi, ty dzisiaj nie idź, ja pójdę sama, szybko wrócę. I jak poszła i doszła do tego domu, to naokoło stali esesmani na czarno ubrani z karabinami. No i mamusia tak nogami szurała, tak jakby była też tą Żydówką. I przeszła do tego mieszkania. Ale gdy weszła do mieszkania, to Żydówka Niemca trzymała plecami do drzwi i mamusi ręką wskazała, żeby się cofnęła. I mamusia się cofnęła i weszła do komórki, której tylko mogła na głowie jego wiaderko trzymać, a między nogami drugie. Bo tam było albo tak ciasno, albo taka była malutka ta komóreczka. Znaczy w ksiądze. No i oczywiście całe szczęście, że ci Niemcy, którzy byli w tym mieszkaniu w środku, nie zajrzeli tam, bo tak to, żeby to mamusi było. I mamusia nam tak długo nie wraca, tato się zdenerwował. My z bratem, bo mam brata rok starszego, miałam, bo już zmarł. I myśmy też się denerwowali, co się stało, że mamusi nie ma. A mamusia musiała odstać, aż oni wszyscy poszli. No i od tego czasu już więcej nie nosiła. O pomocy udzielonej przez Janinę Leśniczuk opowiedziała nam jej córka, pani Mirosława Nawrocka-Usińska. Jeżeli znają Państwo historię ratowania ludności żydowskiej przed zagładą, na przykład takie, które są znane jedynie w najbliższym otoczeniu, to zachęcamy do ich opowiedzenia, by pamięć o bohaterskich postawach Polaków została zachowana. Listy z relacjami można wysyłać na adres Radia Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń, dopisując na kopercie Kaplica Pamięci lub drogą elektroniczną relacje@kaplicapamięci.pl. Na zgłoszenia czekamy również pod numerami telefonów 609 002 482 oraz 609 498 523. No i można by się, drodzy Państwo, tak zapytać retorycznie, czy ktoś z nas spodziewał się, jak wielkie znaczenie będzie miało to chęć zachowania pamięci, to uhonorowanie naszych rodaków w kaplicy w Toruniu.
gdy 2 lata temu tylko zabieraliśmy się. A dzisiaj taka zawierucha. A my spokojnie wydobywamy te bohaterskie postawy, świadczymy o tym, jaka była prawda. I to nie to, że ktoś sobie wymyślił jakiegoś doraźnego celu, takiego politycznego czy innego, ale po prostu jesteśmy to winni naszym rodakom, zarówno którzy narażali życie, niejednokrotnie ginęli. Jesteśmy także to winni i naszym rodakom, współrodakom, bardzo często pochodzenia żydowskiego, ale jesteśmy to winni także światu, żeby ostrzegać przed tym bestialstwem, jakie okazali wtedy Niemcy, Sowieci podczas, czy prawda, te dwa totalitaryzmy, niemiecki, rosyjski, które właśnie przetoczyły się przez nasze ziemie w czasie II wojny światowej. Zapraszam teraz na modlitwę różańcową. Telefon do naszego studia tutaj w Toronto 1-647-871-8442. Pomodlimy się w intencjach Ojca Świętego Franciszka, emerytowanego papieża Benedykta, za cały Kościół Święty, za naszą ojczyznę Polskę, za także Radio Maryja, telewizję Trwam, wszystkich widzów, słuchaczy, ofiarodawców, wszystkich posługujących w tych dziełach duchownych z ojcem dyrektorem na czele, siostry zakonne, osoby świeckie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Polecamy ojca Jana Króla, modlimy się o zdrowie dla niego, dla jego mamy Józefy. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących, a także te intencje, które tutaj przyszły do nas, do studia. Niedawno w Łynywek zmarł także jeden z wielkich przyjaciół Radia Maryja, długoletni słuchacz, ofiarodawca, świętej pamięci Józef Rzeszutek. Pomódlmy się za niego, wieczne zbawienie dla niego. Także tutaj w Okwil zmarł niedawno świętej pamięci Leszek Lasocki. Msza pogrzebowa będzie w czwartek, 1 marca o 11 rano w kościele świętego Antoniego przy 40 John Street. Także świętej pamięci Leszka Lasockiego. Polećmy w naszej modlitwie również, módlmy się za świętej pamięci Jana Kulacha w Calgary, który zmarł, którego pogrzeb odprawiliśmy, i za świętej pamięci Edwarda Cantora. Zapraszam Państwa do modlitwy. Przypomnę telefon 647-871-84-42. Czekam na Państwa telefony i zapraszam już do modlitwy. Numer telefonu 647-871-84-42. 647-871-84-42. Maria, halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Józef z Chicago Des Plaines. Witam Panie Józefie. Za kogo się Pan chce modlić dzisiaj? Chciałem się pomodlić swoje intencje do tych, co ojciec podał. Chciałem się pomodlić za naszą Polskę, poszanowanie krzyża, za cały zakon redemptorystów i wszystkich, którzy pracują na całym świecie. Razem z ojcem teraz też pracuję poza Polską. No tak. I chciałem się pomodlić za moją żonę zmarłą, moich rodziców mojej żony i księdza Antoniego Paprockiego, kuzyna, i księdza Juliana, naszego kuzyna, i wszystkich, którzy się z nami modlić będą na tym dziesiątce. No to w takim razie rozważajmy tajemnicę pierwszą bolesną, modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzicu. Bardzo proszę. Dobrze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego Franciszka, cały Radio Maria Telewizję Cłam, jeszcze się pomodli, bo dzisiaj będzie imieniny urodziny obchodził ksiądz prałat Adam Nowak w Tarnowie i ksiądz prałat Gajda. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód raz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj, za dusze w czyściu cierpiące. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, Ojcze kochany, że Ci się modlili, że ja mogłem się z Ojcem modlić i z wszystkimi, którzy się z nami modlili. Dziękuję. Jeszcze chciałem dołożyć do tego, Ojcze kochany, bo dzisiaj ksiądz Adam obchodzi 92 lata. Aha. I 65 lat kapłaństwa w Tarnowie w katedrze. No wspaniale, gratuluję. I razem i jeszcze ksiądz Gajda też sprawa te same lata i ten tyle samo kapłaństwa, które ma. No to, no to... Jeszcze ich pozdrowić teraz w nocy, choć wiem, że słuchają. To pozdrowienia lecą do nich i z Chicago i z Toronto. Dziękuję. Z Bogiem. Dziękuję bardzo panu Józefowi i pozdrowienia dla tych szacownych kapłanów z wielką wdzięcznością za ich posługę wspaniałą. Także właśnie biegną i z Chicago i z Toronto tutaj od nas. Drodzy Państwo, ja już za chwileczkę wrócimy do tych wydarzeń, jakie miały miejsce ostatnio w Calgary. Miałem tu na myśli wielką, wspaniałą uroczystość pogrzebową świętej pamięci Jana Kułacha. Ale jeszcze chciałbym już Państwu zaanonsować, że no już Wielki Post, już druga niedziela Wielkiego Postu za nami. My już myślimy o tym, jak to będą nasze spotkania wielkanocne. Jedziemy oczywiście do Wilna na Kaszuby Kanadyjskie, bo Konferencja Polskich Księży jak co roku organizuje taką pielgrzymkę. I także Radio Maria będzie tam uczestniczyć. Także zapraszam Państwa. Autokar już mamy zamówiony. Już ogłaszam zapisy, już te zapisy przyjmujemy. Telefon do pani Joanny Strzeżek 905-845-3553. Przyjmuję także zapisy pani Joanna Szydłowska. Ja będę Państwu to w najbliższym czasie ogłaszał. No i bankiet wielkanocny będzie 15 kwietnia w niedzielę, czyli tydzień później. I już niedługo, mam nadzieję, niedługo będą na początku przyszłego tygodnia dostępne bilety. Już teraz serdecznie pozdrawiam i dziękuję wszystkim tym, którzy nam pomogą te bilety rozprowadzić, czy na Roncesvalles, czy na Plazie Polskiej Wisło, czy Polskim Centrum Kultury, czy właśnie poprzez panią Joannę Szydłowską, czy panią prezes Joannę Strzeżek. Drodzy Państwo, to już pomyślmy o tym. I nastawmy się, jedzie Radio Maria do Wilna i 15 będzie bankiet. No a powróćmy teraz do tego, co działo się w Calgary. Otóż 11 lutego, czyli to już będzie dwa tygodnie ponad, zmarł nagle świętej pamięci Jan Kułach. Pogrzeb odbywał się w sobotę. Pogrzeb odbywał się w sobotę 17 lutego w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. I ta uroczystość pogrzebowa zgromadziła nadspodziewanie bardzo wiele osób. Kościół był wypełniony. Bardzo wielu, mimo niesprzyjającej pogody, to był śnieg, mróz, poszło na cmentarz. Kim był świętej pamięci Jan Kułach? Zajrzałem do jego obituary, które były czytane na później w sali parafialnej. Może posłuchajmy kilku fragmentów tego, co napisały jego dzieci. Życie Jana było związane z troską o innych, o jego rodzinę i przyjaciół. Poza pracą Jan poświęcał wiele uwagi sprawom społecznym, walce o wolność i sprawiedliwość i Kościół. Kochał góry, był dumny ze swojego góralskiego pochodzenia. W ciągu jego życia świat wokół niego ulegał głębokim zmianom, częściowo dzięki jego odwadze i podejmowanym decyzjom, a głównie ze względu na naturalny bieg historii. Urodził się w trudnych czasach w roku 1941, w czasie szalejącej II wojny światowej, w Gliszarowie, w małej wiosce blisko Zakopanego. Jednym z jego najwcześniejszych wspomnień był obraz żołnierzy rosyjskich strzelających do wron. Była bieda, trzeba było oszczędzać
wyrzekać się wielu rzeczy. Jan ukończył jednak liceum ogólnokształcące w Zakopanem i dla jego nauczycieli stało się jasne, że był szczególnie uzdolniony w matematyce i fizyce, a tak naprawdę to prawie wszystkich pozostałych przedmiotach. Janek poznał w liceum Annę, ale wtedy jakoś nie połączyło nic ich bliższego. Po zakończeniu liceum, wbrew woli rodziców, Janek sprzedał swoje radio na pokrycie kosztów podróży do Krakowa na egzamin wstępny na Akademię Górniczo-Hutniczą. Pierwsze lata były trudne, nie ze względu na naukę, ale ze względów finansowych. Gospodarstwo rodziców było za duże, aby otrzymać stypendium, a zarazem nie mieli pieniędzy, aby mu pomóc. Większość posiłków otrzymywał od sióstr Felicjanek za minimalną opłatą. Chciał studiować łączność, ale tylko Akademia Górniczo-Hutnicza oferowała stypendia uzdolnionym studentom. Zatem Janek ukończył studia w roku 65 z tytułem magistra inżyniera, specjalizację projektowanie kopalń. Swoją znajomą z liceum Annę spotkał ponownie w Krakowie. Studiowała biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zakochali się w sobie i w 1963 wzięli ślub. W latach 70. Jan awansował w pracy w kierownictwie przedsiębiorstwie robót górniczych zatrudniających około 2000 pracowników. Szanował ludzi za ich uczciwą i ciężką pracę, niezależnie od stanowiska czy wykształcenia, a w zamian otrzymywał szacunek i uznanie od większości ludzi w całej organizacji. Górnicy szanowali go za jego podejście do człowieka, a inżynierowie za jego wielkie umiejętności. Mimo że komunistyczni dyrektorzy byli nieufni do niego, potrzebowali jednak jego talentu i zmysłu organizacyjnego. Zawsze troszczył się o swoją rodzinę, dlatego spełnił swoje marzenie i z wielkim trudem wyrzeczeniem zbudował piękny dom w Zakopanem, gdzie rodzina mogłaby uciec trochę od tego przemysłowego, zadymianego Sosnowca, gdzie mieszkał. W roku 1978, który był to rok Karola Wojtyły, który stał się papieżem, Jan miał przywilej na uczęszczanie na wykłady Karola Wojtyły. Jan Paweł II później przyjechał do Polski, uruchomił cały łańcuch wydarzeń, które głęboko zmieniły życie zarówno Jana, jak i całej Polski. Jesień 80 roku, Solidarność. Czując, że jest to bezprecedensowy moment w dziejach komunistycznej Polski, Jan rozpoczął tajną kampanię dokumentowania korupcji i niesprawiedliwości popieranej przez komunistów w swoim zakładzie pracy. Anonimowo przekazał te dokumenty do prokuratury. Zgodnie z oczekiwaniami reżimu komunistycznego, prokuratura zaczęła poszukiwać źródła tych dokumentów, czyli Jana. Od II wojny światowej komuniści zakazali obchodzenia ważnego patriotycznego święta, Konstytucji 3 maja. Jednak 3 maja 1981 roku, w 190. rocznicę Konstytucji, Jan wygłosił patriotyczne przemówienie na stadionie piłkarskim w Sosnowcu. Publiczność liczyła kilka tysięcy osób, wielu z nich wzruszyło się do łez. Jan musiał jednak wyemigrować, właśnie obawiając się konsekwencji tych działań. Wyemigrował najpierw do Austrii, później do Kanady. Tutaj podejmował wiele prac właśnie w kampanii górniczej, gazowej. Urodziły mu się dzieci. W 86 spotkała go tragedia. Jego córka Renata zginęła w wypadku samochodowym, mając zaledwie 20 lat. Jednak syn Krzysztof ukończył studia na Uniwersytecie w Calgary ożenił się z Dorotą. Jan mógł, prawda, dzięki temu zapewnić Janowi tę wielką radość posiadania wnuków. No i tak trwało to życie świętej pamięci Jana. Dodam jeszcze, drodzy Państwo, streszczając te obituary, że świętej pamięci Jan Kułach był człowiekiem, który angażował się tutaj na emigracji wiele ważnych organizacji polonijnych, ale zawsze był człowiekiem niezłomnych zasad, uczciwości, prawości. Podążał za tym, co jest słuszne. Brzydził się wszelkiego rodzaju jakimiś krętactwami, jakimiś intrygami, związkami z tym, co komunistyczne, czy wręcz jakieś tam ubeckie. Był filarem, jednym z wielu z filarów w swojej parafii, Matki Bożej Królowej Pokoju. Także zaangażował się całym sercem w rodzinę Radia Maryja. To on zakładał bardzo wiele anten, zachęcał bardzo wielu ludzi do słuchania Radia Maryja, organizował bankiety, opłatki, spotkania. Pożegnaliśmy świętej pamięci Jana, odprawiając za niego uroczystą mszę świętą, wcześniej odmawiając różaniec,
odprowadziliśmy go na miejsce jego ostatniego spoczynku na cmentarzu i dziękujemy Bogu za to, że przez tyle lat mogliśmy czerpać także z tego daru, jakim był świętej pamięci Jan Kułach. Przy tej okazji składam raz jeszcze serdeczne wyrazy współczucia żonie Annie, wdowie teraz, i całej rodzinie, a także bliskim i przyjaciołom świętej pamięci Jana Kułacha. No i tym w ten sposób żegnamy się, dobiega końca nasz dzisiejszy program. Serdecznie Państwu dziękuję za to spotkanie. Błogosławię wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Do usłyszenia ponownie na antenie Radia Maryja. I mam nadzieję, że z wielu z Państwa zobaczę się już w najbliższą niedzielę w Brantford w parafii świętego Józefa. W zegarach w Polsce godzina trzecia. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. Thank you.
Święty nas poprowadzi w tym rozważaniu, które podejmujemy, a które dzisiaj na temat modlitwy uwielbienia. Mówimy o różnych formach modlitwy. Była mowa o modlitwie dziękczynienia, modlitwie wstawienniczej, o modlitwie prośby, błogosławieństwie i adoracji. To modlitwa chrześcijańska. Dzisiaj uwielbienie. Uwielbienie jako ta forma modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dlatego, że jest. Wysławia Boga dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co Bóg czyni, ale ze względu na to, że jest. Mówimy także choćby w chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy. To są te hymny pochwalne na cześć Boga i w zasadzie to już jest cała katecheza. Modlitwa uwielbienia jest modlitwą do Boga, dlatego że On jest, a nie dlatego, że coś robi, że o coś Go proszę, że mam z Nim coś do załatwienia. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy. Chwalę Cię, błogosławię Cię, wielbię Cię. I od cała katecheza. Modlitwa uwielbienia jest taką formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. To jest modlitwa, która jest, zobaczmy, przeciwna bałwochwalstwu, która jest przeciwna idolatrii, idolom, przeciwna samolubstwu, przeciwna samobóstwu, w które nieraz człowiek wchodzi, ubóstwiając.